Dzisiaj porozmawiamy po raz trzeci i ostatni na temat przymiotnika, a dokładniej na temat stopniowania przymiotnika. Zobaczcie. Ogólnie znany przymiotnik ładny, piękny, szyn, stopniujemy przez dodanie końcówki er, czyli jeżeli chcemy powiedzieć piękne, mówimy szyn. Jeżeli chcemy powiedzieć piękniejszy, piękniejsza, mówimy szyna, czyli dodajemy er. I jak chcemy zrobić stopień najwyższy, czyli najpiękniejszy, najpiękniejsza, stawiamy am. Przepisujemy to słówko z góry szyn, piękny. I dodajemy zawsze końcówkę sten. I teraz zobaczcie, co Wam napisałem z tej drugiej strony. Czyli tutaj szyn, zobaczcie, ola jest tak piękna jak na przykład jej siostra. To powiemy Ola jest zo so szyn, taka piękna, wie jak na przykład ihre szwesta, jak jej siostra. W stopniu wyższym powiemy Ewa jest ładniejsza, szyna, als ihre szwesta. Jest ładniejsza niż jej siostra albo od jej siostry. I wreszcie am schönsten, najładniejsza, czyli Iza ist am schönsten i możemy dodać von allen, czyli ze wszystkich. Czyli to, co Wam napisałem na zielono, to jest w stopniu równym zowi, so czyli taka jak, w stopniu wyższym niż i w stopniu najwyższym ze wszystkich. Von allen, ze wszystkich. No to spróbujcie zbudować takie zdanie. On jest najszybszy ze wszystkich. Przymiotnik wam napisałem u góry Schnell. Er ist am schnellsten, najszybszy von Allen. On jest tak szybki, jak jego brat. Er ist so schnell wie sein Bruder. On jest szybszy niż jego siostra. Er jest schneller als seine Schwester. Następnie chcę wam pokazać pewną grupę. Przymiotników, która się stopniuje nieregularnie. I są to następujące przymiotniki. Pierwszy, zobaczcie. Good, dobry. Besa, lepszy. Am besten, najlepszy. Dobry albo dobrze. Czyli by było dobry, lepszy, najlepszy albo dobrze, lepiej, najlepiej. Drugi, na, blisko. Neja, bliżej. Am nächsten, najbliżej. Trzeci, Huch, Wysoki. Pamiętajcie, że huch mówimy o rzeczach, budynkach. O ludziach zawsze mówimy gros, czyli duży, to jest wysoki. Czyli huch, wysoki, na przykład budynek. hyja wyższy. Tego h drugiego nie czytajcie. hyja i am höchsten, najwyższy. Następnie, to się Wam przyda chyba najbardziej. Fil, dużo. mya więcej. Am majsten. Najwięcej. I też często używany przymiotnik. Oft. Często. Druga forma, bardziej używana, to jest hojfiga, czyli nie öfter, tylko hojfiga, czyli częściej. I am häufigsten Najczęściej. No i teraz zobaczcie, podałem Wam tutaj przykład z tymi przymiotnikami nieregularnie stopniującymi się. e er jest so gut wie... Sein Bruder. On jest tak dobry jak jego brat, na przykład. Er ist besser. On jest lepszy als sein Bruder. Niż jego brat. I er ist am besten von allen. On jest najlepszy ze wszystkich. I ostatnia rzecz. Jeżeli przymiotniki są jednosylabowe. Takie jak na przykład kurz albo lang. Krótki albo długi, to stopniujemy to identycznie, jak Wam wcześniej powiedziałem, tylko jeszcze dochodzi do tego przegłos. Czyli, jak coś ma w swojej budowie U, A albo O, to dajemy te kropeczki na górze, czyli to się nazywają umlauty. Czyli będzie kurz, krótki, kürce, krótszy, am najkrótszy. I lang, długi, lenga. Dłuższy i am längsten, najdłuższy.